Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2, Cienie przeszłości. Moi drodzy, lecimy dalej z tym wszystkim. Nie wiem, czy zrobiłam zapis na sam początek odcinka, więc się upewnię. Tak, zrobiłam, świetnie. Moi drodzy, teraz będą odcinki troszeczkę częściej, przynajmniej chwilowo, bo powinny być 4 razy w tygodniu. Pogadajmy może z Huno. Się. Przez tę cholerną wieżę strażnicy zamówili więcej mieczy, niż jestem w stanie zliczyć. Jeśli będziecie mi przerywać co 5 minut, to nigdy nie skończę. Okej, no. Widzę, że nie możemy zapytać o Darriona. Tutaj była gdzieś jego chata. Moglibyśmy się w sumie rozejrzeć. Darrion. Darrion zniknął, tak, to wiemy. Z dala od obozu. Tak, Tomasz wylądował w starej kopalni i tam zapewne pozostanie. Wysiedlenie drwali, wyprawa do kopalni. Kopacz Erik chce się ze mną spotkać, tak. To musimy poczekać. Jessie. Jeżeli chodzi o Jessiego, no to musimy ogarnąć. Z Darrionem będziemy musieli pomyśleć, bo tutaj jest problem. Bo z tego co wiemy, to Darrion zniknął. Nie wiem, czy mogę sobie tak po prostu... A, to jest Branson. Właśnie. Mam dla ciebie eliksir. Pomogło. Na Inosa. Niebawem znowu powinienem móc stanąć na nogi i wydobyć trochę rudy. Dziękuję. Super, udało nam się. Tak właśnie myślałam, że to powinno wystarczyć. Wejdziemy sobie na przykład tutaj. Hej, ty. Dobra, ten kopacz mnie zbije. Kopaczu... W sumie ja już ich próbowałam zagadywać. Dobra, wiecie co? Skoro nie wiemy, co z Darrionem... Podejrzany kopacz... Co ty tu robisz? Wynocha! A ty? Przepraszam. Halo? Ja nie mogę zagadać do tego podejrzanego kopacza. O, dziękuję. Co ty tu robisz? Co się stało? Szukam rzeczy, które mógłbym sprzedać. Darrionowi już się nie przydadzą. O czym ty mówisz? Jacyś ludzie włamali się tutaj kilka dni temu i uprowadzili Darriona. Więcej go nie zobaczymy. Wiesz, dokąd go zabrali? Nie mam pojęcia, nie szedłem za nimi. Wiem tylko, że kierowali się w stronę południowej bramy, ale co mi do tego? Tak po prostu ominęli sobie straż? Też się zdziwiłem. Pewnie przekupili strażników i tyle. Okej. Kim byli ci goście? Całkiem zaschło mi w gardle. Za piwo albo trochę rudy mógłbym... Daj sobie siana i po prostu powiedz, co to byli za jedni. Dobra, już dobra. Na pewno nie byli ze starego obozu. Na sekciarzy też nie wyglądali. Nic więcej nie wiem. Był jakiś specjalny powód, dla którego porwano Darriona? Aż tak dobrze nie znam gościa, ale często kręcił się koło Huno i wydawał się mieć jakieś pojęcie o kowalstwie. Może ktoś pilnie potrzebował kowala? Muszę niezwłocznie porozmawiać z Darrionem. Nie będę wnikał, czemu tak ci do tego śpieszno. Ale tutaj prawie nikt nie będzie w stanie ci pomóc. Większość przy takich akcjach po prostu odwraca wzrok, zwłaszcza w nocy. Ze wtrącania się są tylko problemy. Może odstąpiłbyś za moją wielką pomoc trochę rudy, co? Dobra, masz. Masz tu parę bryłek. Bardzo miło z twojej strony. Dobra, czyli coś na temat Darriona wiemy. Ciekawe, czy Huno jest nam w stanie coś powiedzieć. O. Widziałeś Darriona? Nie, też jestem ciekawy, gdzie się podział. Zwykle się tutaj pląta i zawadza. Pewien kopacz opowiadał, że niedawno kilku ludzi było w jego chacie i go uprowadziło. Ach, to stąd ten hałas! Już miałem tej nocy chwycić za motyk i stłuc tych obwiesi, bo spać mi nie dawali. Kiedy jednak wyszedłem, cała szajka pognała w stronę południowej bramy. Czy musimy się przy południowej bramie rozejrzeć? W porządku. To zrozumiałe. Czy ja mam tą listę? Byłoby dobrze, bo już nie pamiętam tych osób na tej liście. Notatka Nyrasa, mam ją chyba. Graham, Tomasz, nie załatwimy tego. Darrion musimy iść do południowej bramy. Jessie to musimy zapłacić oczywiście Scattiemu. Garp, Bram i Graham. Graham wiem gdzie jest, ale Bram... Tu jest ten podejrzany kopacz. Wiecie co, moglibyśmy w sumie iść w stronę południowej bramy. Jakiś kopacz miał mieć chatę naprzeciwko domu Snafa, więc też moglibyśmy to sprawdzić. Tu jest Igor. Czy mnie oczy nie mylą, czy właśnie nosisz na sobie strój cienia? Ściągnąłeś go z któregoś trupa przy wieży? Nie, naprawdę jestem cieniem. Ha, cuda i dziwe. W takim razie mogę liczyć w przyszłości na to, że będziesz trzymał ode mnie z dala strażników i ich przeklęty haracz za ochronę. Jestem tylko cieniem, nie magnatem. O pieniądze zatroszcz się sam z łaski swojej. Dobra, dobra. Na pewno wypiję twoje zdrowie przy najbliższej okazji. W porządku. Oczywiście wszyscy się dziwią. Dobrze. Tutaj ktoś na nad areną też miał mieć dom, ale nie wiem kto. Ori, kopacz zwykły. Tu jest Gaj. Kilka dni nie ma po tobie śladu, aż tu nagle zjawiasz się jako cień. Możesz mi powiedzieć, jakim cudem? Nie mogę, wybacz. Gomez urwałby mi łeb. Rozumiem, w takim razie nie wnikam. Dobra, wszyscy oczywiście mnie zaczepiają, w porządku. Tutaj jest cień, kopacz. Dobra, chodźmy od razu w takim razie do Scattiego. Mamy dzisiaj sporo rzeczy do roboty, sporo osób do pogadania. Więc spróbujmy to wszystko ogarnąć. Tu jesteś. Christian i ja wpakowaliśmy niedawno naszego cieniostwora za kratki. A to oznacza, że już niebawem będzie można zorganizować walkę między nim a Benwickiem. O kurczę. Powiedz mi coś o naszym gladiatorze. Benwick jest jednym z naszych najlepszych wojowników. Jego imię znane jest nawet na bagnach i w nowym obozie, a po pyskach dostało tam od niego więcej osób niż jestem w stanie zliczyć. Ten gość tanio skóry nie sprzeda. A jak tam cieniostwór? Nie wiem, co Christian z nim zrobił, ale siedzi potulny jak baranek. Mam mimo wszystko nadzieję, że walka i tak będzie widowiskowa. Nie było zbyt mądre. Chciałbym obstawić walkę. Ile rudy chcesz zaryzykować? Wiecie co, może 50? 50 bryłek. Świetnie. Na kogo chcesz postawić? Kurczę, wiecie co? Nie wiem, chyba na cieniostwora bym postawiła. Wygra cieniostwór. W porządku. Jutro wieczorem będziesz mógł się rozkoszować walką na trybunach. Okej, w porządku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Właśnie, Scatty, czy ja nie mogę z tobą pogadać? Ej, bez jaj. Ja myślałam, że mogę iść po prostu do Scattiego i zapłacić za Jessiego, a wygląda na to, że nie. Dobra, tutaj są cienie, nic ciekawego. Tutaj jest Bram. Cześć, Bram. Przysyła mnie Nyras. Idę z wami. Szybko poszło. Z początku miałem wątpliwości, ale teraz, kiedy ta cholerna wieża gruchnęła w moją chatę, nie mam nawet gdzie mieszkać. Tylko mam jeszcze jedną rzecz do załatwienia. Przegrałem w kości swój pierścień z jednym ze strażników w starej kopalni. Nie jest jakoś szczególnie cenny, ale to moja ostatnia pamiątka po zewnętrznym świecie. Kto ma ten pierścień? Facet nazywa się Mitch i przebywa w zamku, kiedy nie pilnuje kopalni. Dobra. Jak mam mu odebrać ten pierścień? Grzeczną prośbą raczej nic nie wskórasz. Albo wykradniesz ten pierścień z kieszeni, albo go sprowokujesz do bitki. Tylko na litość Inosa nie wspominaj mojego imienia. Dobra, widzieliśmy Mitcha na zamku, więc nie będę się pytać, gdzie jest Mitch, bo wiemy to. Dobrze, Brama żeśmy też znaleźli, w porządku. Naprzeciwko Snafa miał mieć ktoś chatę. Ale nie ogarnęłam, kto to był. Strażnik, Dexter. Wiecie co, jak już tutaj jestem, to może chodźmy do Grahama. Tu jest Finn, kopacz. Snipes, cześć. Ubolewasz, że nie musisz już piłować desek? Tak, jakbym kiedykolwiek to robił. Ojej. Jakie są teraz twoje plany? Chwytam dzień. Czas pokaże, jakie możliwości się przede mną otworzą. A potem je wykorzystam. Dobra, w porządku. Chodźmy do Grahama w takim razie. Jak my z tym wszystkim stoimy? Jeszcze raz, moment. W ogóle mamy 840... Ile ja mam bryłek? Boże. Skąd ja to wzięłam? Dobra, Bram. Tak. Kręci się gdzieś w zamku, to ogarniemy. Jessie. Trzeba mu dać kasę. Kurde, ominęłam tych gości od południowej bramy, więc trzeba będzie się tam wrócić, ale najpierw może byśmy do Grahama poszli. Jeszcze Garpa nie znalazłam nigdzie. Ogarniemy to na spokojnie. Wybaczcie za dźwięki w tle. Moje świnki mają bardzo głośne polidło. Kopacz, kopacz. Jessie. Naprawdę muszę mu to powiedzieć. Nie mam ochoty wydawać na ciebie wszystkich oszczędności. Niekoniecznie musisz wszystko spłacać. Może znajdzie się jakieś inne rozwiązanie. Po prostu dopilnuj, żeby Scatty odwołał strażników i żebym nie był cały czas na celowniku. Zajmę się tym. No i świetnie, czyli teraz powinnam iść do Scattiego dopiero. Dobra. Muszę ogarnąć, gdzie jest Garp i chyba się zapytam jeszcze raz o to Diego. Ale zanim to ogarniemy Grahama, który jest tutaj niedaleko. Graham miał gdzieś tutaj swoją chatę. Tu jest zły troszeczkę wcześniej. Ale wyglądałoby na to, że część z tych rzeczy jest kanoniczna. No, więc Jessie w sumie został. Graham też. Cześć. Ty żyjesz? Bogom niech będą dzięki. Nie widziałem cię od czasu tej afery z wieżą i obawiałem się najgorszego. Musiałem po prostu zniknąć na pewien czas i tyle. Wszystko gra. Przysyła mnie Nyras. Mówi, że wciąż masz wątpliwości, żeby pójść na bagna. Oczywiście, że chciałbym opuścić obóz. Nie widzi mi się rysowanie map do końca życia za parę bryłek rudy, które tak czy siak wystarczają jedynie, żeby zapłacić za ochronę. Ale bagno też nie jest moim ulubionym miejscem. Poza tym ich śniącym i bagiennym zielem nie ma tam zbyt wiele. Mogę ci jakoś pomóc się zdecydować? Nie, nie ma takiej potrzeby. Sam zdecyduję, kiedy przyjdzie odpowiednia pora. Zwyczajnie przez instynkt płynący z wnętrza. W porządku. Dobra, czyli na razie musimy poczekać na Grahama. I teraz wiecie co? Skoczyłabym do Diego na sekundę, żeby się zapytać... Teraz jesteś jednym z nas. Dobra robota. Straży przyda się ktoś taki jak ty. Do zobaczenia. Trzymaj. Tak, wcale nie wysłałeś na mnie strażników. Dobra. Chodźmy do Diego. Czy Maltę? Malty już nie ma w ogóle w obozie. Diego. Tak. Tomasa ogarnęliśmy. Jessiego jesteśmy w trakcie. Brama w trakcie. Garp nam został. Garpa. Jego chata znajduje się dokładnie naprzeciwko Snafa. Okej, czyli ominęłam go. Dobra, w porządku. To idziemy w tamtą stronę, bo i tak musimy tam ogarnąć parę spraw. A konkretniej zagadać do Scattiego, tak? Także ogarnijmy naprzeciwko Snafa, mówisz. To tu jest Snaf. A ten znowu się tu kręci. Przygotowałem dziesiątki nowych przepisów pod twoją nieobecność. Kiedyś z pewnością ich wszystkich wypróbuję, ale teraz nie mam czasu. Jak uważasz? Mogę dostać u ciebie coś jeszcze? Ja też muszę z czegoś żyć. Jeśli chcesz więcej niż przewiduje dzienna racja, będziesz musiał zapłacić. Dobra, pokaż co masz. Pokaż towar. Tak, nic co by mnie interesowało. Zupy nie chcę. Garb powinien być tutaj właśnie. Nyras chciał, żebym ci pomógł. No wreszcie. Chodzi o nasze wyposażenie. W końcu wszyscy jesteśmy tylko kopaczami. Nie mamy jeszcze wiem o co chodzi. Poza kilofem albo kijem z gwoździem. Czas to zmienić. Są paczki z bronią, coś czuję. Co mam zrobić? Załatw mi 3 paczki z bronią. Jak dla mnie albo poprosisz o to Huno, albo podkradniesz jakieś z zamku. Sam bym się zajął wykuciem dla nas paru sztuk, ale Huno nie pozwala mi się pokazywać w jego kuźni. Gdzie znajdę w zamku te paczki z bronią? Tutaj nie jestem w stanie ci pomóc. Nigdy nie byłem w zamku, ale na pewno mają tam jakąś kuźnię. Tak, to prawda. Huno oczywiście wiemy, gdzie jest. Tak, ja widziałam paczki z bronią i zastanawiałam się, czy ich nie brać. Dobra. Jesteśmy tutaj, więc skoczmy najpierw do Scattiego. I potem możemy skoczyć pod południową bramę. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Scatty, cześć. Trzeba uważać, co się komu... Przychodzę w sprawie Jessiego. Tego kopacza z wieloma długami? Tak, mógłbyś... To nie przejdzie. Doszły mnie słuchy, że ma zamiar opuścić obóz. Ja też mam swoje wydatki i nie mogę tak po prostu odpuścić 200 bryłek. Poza tym nie cierpię ludzi, którzy nie spłacają swoich długów. Albo zostanie w obozie, albo pójdzie do kopalni. Nic innego nie wchodzi w rachubę. Nie ma jakiegoś innego sposobu? Nic mi nie przychodzi do głowy. Tak czy siak będę potrzebował rudy. Mógłbym ci obić buźkę. To nie najlepszy pomysł, wierz mi. Ale właśnie podsunąłeś mi pewną myśl. Chwilowo nie są przeprowadzane żadne walki. Zmierz się ze mną. Trybuny mogłyby się znowu zapełnić. Wszystkie przychody z zakładów powędrują do mnie i może zbierze się z tego 200 bryłek. Co ty na to? Kurde, wiecie co? Nie wiem. I tak mamy dostatecznie dużo pieniędzy. Sobie ze Scattim raczej nie poradzę. Nie, dzięki. Wolę spłacić te 200 bryłek normalnie. Masz. Oto ruda. Poszło szybciej niż się spodziewałem. Możesz powiedzieć Jessiemu, że nie musi się już kłopotać strażnikami, ale nie wolno mu już stawiać u mnie zakładów. Przekażę mu to. Dobra, w porządku, mamy to ogarnięte. Jak my teraz stoimy z tym wszystkim? Chodźmy pod południową bramę, zobaczymy, czy się czegoś dowiemy na temat tamtego kopacza. A jeżeli nie, no to udamy się na zamek. Mamy aż 2 rzeczy na zamku do zrobienia, czyli ukraść paczki z bronią, plus właśnie ten pierścień dla Brama. Strażnicy powinni coś wiedzieć. Kopacz Darrion zniknął. I? Podobno wychodził przez tę bramę. Szlak by to. Wynoś się stąd, albo ci pomogę. Ale... Nie będę się powtarzał. Aha. Super. I co mi to dało? Przepraszam. Nic kompletnie. Tutaj są jeszcze kopacze, a raczej byli, już ich nie ma. Jakiś wpis w dzienniku? Cokolwiek? Poszli w kierunku południowej bramy. No tak, wiemy to, ale co z tego? Bez sensu. A może tutaj mi coś powiedzą? Hej ty! Słyszałem, o czym gadałeś z tamtym strażnikiem. Wiesz coś na ten temat? Tak, jacyś dwaj goście ostatnio przekupili strażnika bramy. Podsłuchałem rozmowę, a ten gałgan nie chce odstąpić mi rudy. Dlatego teraz ty masz szansę mnie przekupić. 50 bryłek, bez pytań, bez narzekań, bez dyskusji. Dobra, masz. Masz tu rudę. Opowiadaj, co wiesz. Nigdy wcześniej nie widywałem tych gości. Ich pancerze nie zaliczały się do żadnego z 3 obozów w kolonii. Ja chyba wiem. Byli uzbrojeni po zęby i zabijali bez wahania każde stworzenie, jakie napotkali. To chyba bandyci od strony Quentina, coś mi się wydaje. Mówili, że Darrion jest od teraz ich nowym kowalem. Najwyraźniej mają gdzieś swoje obozowisko. Inaczej po co byłby im kowal? To wszystko, co mogę ci powiedzieć. Nie lazłem za tymi szorstkimi typami. Jeszcze mi życie miłe. Dobra, ja wiem, że oni poszli do Quentina prawdopodobnie. W ogóle nam się chyba anulowało zadanie z 4. obozem. Nie, mam je dalej. Dobrze. W porządku. To zanim to ogarniemy, to pozwólcie, że skoczymy na zamek. Musimy też pamiętać, że od północy jesteśmy umówieni z Erikiem pod jego domem. Tak przynajmniej zrozumiałam, czy pod jego domem. Więc będziemy to próbować robić. I teraz tak, możemy iść do Jessiego, powiedzieć mu, że mamy ogarnięte wszystko. On raczej dalej siedzi na górze. No spłaciliśmy ten dług, bez problemu. Więc to powinno być już ogarnięte. Kopacz Jessie chyba siedzi dalej. Nigdy, kurde, nie mogę zapamiętać, gdzie ten typ jest. Tu jest Jessie, cześć. Twoje długi zostały spłacone. Naprawdę? Nie wiem, jak mam ci dziękować. Po prostu szepnij Nyrasowi o mnie dobre słówko. Poza tym mam ci przekazać od Scattiego, że nie możesz już u niego stawiać zakładów. I tak nie miałem takiego zamiaru, ale dziękuję za pomoc. Powiem o wszystkim Nyrasowi. Świetnie, Jessiego mamy w takim razie z głowy. Dobrze, teraz ogarnijmy Brama i ogarnijmy Garpa. I będzie dobrze. A potem skoczymy do Erika, pogadać z nim. I powinniśmy wszystko ładnie, pięknie ogarnąć. Cały czas się Bladwin na mnie gapi. Jezu, jakie to jest wkurzające. Cień, Diego, witam serdecznie. Mitcha na spokojnie coś czuje, będziemy mogli okraść. To nie powinien być większy problem. Paczki z bronią też nie powinny być problemem. Tu jest ten dziwny strażnik i Mitch siedzi tutaj. Cześć Mitch. to nie powinno być trudne. Powinnam mieć ten pierścień. Pierścień Brama. Świetnie, mamy go. To poszło dużo prościej. Kradzież kieszonkowa się opłacała. I teraz tak, ogarnijmy te paczki. Akurat Stone wyszedł ze swojej kuźni. Ale my musimy stanąć sobie za skipem. Tak jak myślałam, on nie będzie się nawet na mnie patrzył za bardzo. Więc tak, jedna paczka z bronią. Druga. Okej, tu są dwie paczki tylko. Dobra, ale to już coś. Mamy dwie paczki z bronią. Podejrzewam, że Huno powinien nam załatwić kolejną. Chociaż widzę, że tutaj jest też. Dobra, mamy to. I teraz tak, jak stoimy z czasem? Godzina 20:54. To tak, myślę, że najpierw najlepiej by było... Garp jest koło Snafa, czyli to jest blisko tej chaty Erika, a Bram jest po drugiej stronie. To wiecie co? Chodźmy najpierw do Brama. A później pójdziemy do Garpa i ogarniemy Erika. Jeszcze możemy skoczyć do Nyrasa po drodze wtedy też. I mu powiedzieć, że udało nam się zwerbować już kilku ludzi. I też powinno być dobrze. Fajnie. Podoba mi się, że dzisiaj tak dobrze nam idzie. Bardzo dobrze bym nawet powiedziała. Nawet może jeszcze zdążymy dzisiaj iść do Quentina. Byłoby w sumie dobrze. Ale zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Mam nadzieję, że Bram stoi przed swoją chatą, tak jak wcześniej, i nie poszedł nigdzie. Widzę, że nie, że stoi tam, gdzie powinien. Więc to dobrze. Cześć, Bram. No dawaj, przestań chlać. Czy to ten pierścień? To on. Teraz nic mnie już tu nie trzyma. Możesz przekazać Nyrasowi, że dołączę do obozu na bagnie. W porządku. Dobrze, to mamy ogarnięte. W ogóle kiedy kolejny poziom? Jezu, ja tak mknę do tego kolejnego poziomu i nie mogę wiecie. Dobra, tędy nie wejdę. Godzina w grze jest 21:18. Dobrze, jesteśmy na dobrej pozycji, tak naprawdę. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Benwick, tak. Musimy pamiętać o tej walce. Moje zdanie już. Dobra, do Garpa miałam iść najpierw. Więc chodźmy mu oddać te paczki z bronią. Mam tu 3 paczki z bronią. Świetnie. Dam je chłopakom, kiedy ruszymy. Możesz przekazać Nyrasowi, że jestem gotowy. Świetnie. To wiecie co? Zanim... W ogóle Nek się na mnie gapi, Jezu. Erik powinien siedzieć tutaj. On zawsze na tej ławeczce siedzi. Wiecie co? Jeszcze bym się upewniła tym listem. Wiadomość od Erika. Mieszkam koło areny, pamiętasz? Zajrzyj do mnie o północy. Okej, czyli do chaty musimy zajrzeć. On prawdopodobnie ma chatę tu. Tu jest jakieś tajne zgromadzenie. Wróć o północy. Teraz jest jeszcze za wcześnie, ale wiesz mi, przyjacielu, że nie pożałujesz. W porządku, widzimy się później. Dobra, o północy, w porządku. To w tym czasie możemy jeszcze iść... A ta walka to już dzisiaj jest, przepraszam? Z tym cieniostworem? Walka odbędzie się dopiero jutro, tak myślałam. Dobrze, to możemy jeszcze skoczyć do Nyrasa, powiedzieć mu, co na razie udało nam się zrobić, a udało nam się zrobić naprawdę dużo. Cześć, Nyras. Nie mogę mu nic powiedzieć? What the hell? Z dala od obozu, paczki z bronią, tak. Darriona musimy ogarnąć. Wygląda na to, że namaczali w tym palce bandyci. Wysiedlenie Drwali to ten cieniostwór. Wyprawa do kopalni to z Erikiem. 4. obóz to też Quentin. Dobra, skoro nie mogę na razie nic innego zrobić, to po prostu możemy iść się może przespać do tej północy. W byle jakiej chacie tak naprawdę i powinno być też git. Tu jest Branson. Może się nie obrazi. Dobra, prześpimy się do północy. I biegnijmy teraz szybko pod tą chatę. Naprzeciwko areny i to było, zdaje się, tu? Nie, tu jest kopacz. To było tutaj? Czy tu? Ej, cholera jasna, zgubiłam się, nie? Tutaj chyba. Tak. A, no, witam ponownie. Możemy się wreszcie dowiedzieć, po co nas tu sprowadziłeś? Jesteśmy w komplecie, więc nie widzę przeszkód. Wyprawiłem się niedawno na małą wycieczkę do Placu Wymian i zrobiłem małe rozeznanie. Aż tu nagle, po krótkiej wspinaczce, zauważyłem kilka luźno ułożonych kamieni. Przejdź do sedna. Znalazłem wejście do opuszczonej kopalni. Małe i ciasne, ale powinniśmy móc się przecisnąć. Opuszczona kopalnia? Od lat do niej nie zaglądano i porzucono ją w pośpiechu. Nikt nas tam nie przyłapie na kopaniu rudy. I czego ty tam chcesz szukać? No jak to czego? Splądrujemy resztę sprzętu i ogołocimy kopalnię do cna z rudy. Tym razem żadni strażnicy nam jej nie zabiorą. Wielu z nich przypłaciło życiem podczas tej całej hecy z wieżą. Dlatego powinniśmy móc opuścić obóz bez wzbudzania niepotrzebnych podejrzeń, a potem tu wrócić. A dlaczego proponujesz to akurat nam? Znam was już od dłuższego czasu i wiem, że mogę wam zaufać. W pojedynkę nigdy do ostatka tej kopalni nie obłupię. A jako grupa może się nam udać. I będziemy bogaci. A co z pełzaczami? Przecież szybko skończymy w ich żołądkach, jeśli nie będzie w pobliżu żadnych strażników. Rozejrzałem się już trochę po kopalni i poza kretoszczurami nie ma się czego obawiać. To jak? Piszecie się na to? Ja tak. Pewnie, że się piszemy. Dobrze. Dajcie znać, kiedy będziecie gotowi. Zajmę się tutaj przygotowaniami. Dobra, wyprawa do kopalni, czyli w każdej chwili możemy iść w drogę. Dobrze, fajnie. To nie jest moje łóżko, ale pozwólcie, że się prześpię do rana i ogarnijmy sprawę z Darrionem. Czyli udajmy się po prostu, mówiąc wprost, do Quentina. Już możemy tam na spokojnie iść i raczej czwarty obóz też będziemy w stanie już zrobić, na luzie. Chociaż nie powiem, dobrze by było wbić ten nowy poziom, ale tam na spokojnie go wbijemy też, więc nie ma jakichś dużych problemów. No i dzisiaj lecimy równo z całą fabułą i ze wszystkim. No teraz już czwarty obóz nie będzie większym problemem, mamy lepszą zbroję, w teorii. Moglibyśmy nawet kupić u Diego lepszą. Myślę, że tego nie zrobić, wiecie, bo... jaką my mamy teraz ochronę w tej zbroi? 30 tylko. Chciałbym kupić lepszy pancerz cienia. Mam tu gdzieś jeszcze jeden egzemplarz, ale to cię będzie trochę kosztować. 500 bryłek, dokładnie rzecz ujmując. Dobrze, oto ruda. A oto twoja nowa zbroja. Dobra, no oczywiście mamy pieniądze, więc na spokojnie możemy to ogarnąć. Będzie troszeczkę lepsza. To jest dosłownie ta, co ma Diego chyba na sobie. No i tak bryłki raczej mi się nie przydadzą chwilowo. A jeżeli tak, to na spokojnie ogarniemy je. Dobrze. Czy tutaj się coś w ogóle porespiło? Może w okolicy? Fajnie by też było. Moglibyśmy też spróbować iść właśnie w stronę Placu Wymian. Tutaj się coś chyba... O właśnie, kretoszczurki się porespiły. Wow, ale pięknie i ten topór od Gorna też jest naprawdę świetny. Podoba mi się to, że się stworzenia respią, bo to jest takie realistyczne. Tylko gdzie mój kryt jest, ja się pytam. Czy tam się pojawiły orkowe psy? Czy ja jestem jakaś głupia? Ej. O, fuck. No bez przesady. Znaczy teraz może byśmy sobie z orkowym psem poradzili, ale wcześniej nie ma opcji. Dobra, tu są kolejni strażnicy. Sporo ścierwojadów jest w lesie, to mi się podoba. Trzeba przyznać. Więc można trochę ogarnąć expa. Pięknie. Może nawet wbijemy nowy poziom. W sumie teraz też już mamy nowego nauczyciela do siły, bo teraz Skorpion może nas uczyć, z tego co pamiętam. Więc też nie będzie problemów z tym. Czy tutaj coś jeszcze można znaleźć, czy nie za bardzo? Okej, ten strażnik dalej tutaj stoi. Podejrzewam, żeby mnie przepuścił normalnie. Przypomniało mi się o tych wilkach w okolicy obozu Quentina i też wypadałoby je już teraz pozabijać. Nie powinny już też stanowić dużego problemu, praktycznie żadnego chyba. Okej, kolejne ścierwojady. Mam tylko nadzieję, że się nie nadzieje na torkowe psy, bo jednak one byłyby, coś czuję, zabójstwem. Jakim cudem ten ścierwojad mnie tak klepie jeszcze? Okej, tam są kolejne ścierwojady. Wbiliśmy też nowy poziom. Świetnie. Okej, i tutaj mamy kretoszczurki. Mam nadzieję, że zamiast tych wilków nie ma orkowych psów. O matko, to jest orkowy pies. I kąsacze? No bez jaj. Ale to gryzie. Oh my god. To jakieś jaja są? 10:52. Tak, tutaj się zapisałam. Ale to gryzie, matko i córko. No nie wierzę w to, że się tutaj zapisałam ostatnio. No właśnie, tutaj się zapisałam, zanim poszłam na te kretoszczury. O, podejście tam to jest zabójstwo, szczególnie jak mi kryty nie wejdą. A może byśmy... Okej, bo ten orkowy pies do mnie idzie, nie? Nawet nie zauważyłam. No, dawaj. On mnie odgryzie dupę, nie? To mi się odechce życia. O matko. Dobra, jestem w stanie go zabić. 120 expa jest za takiego psa. Nawet nie wiem, co z niego zebrałam. My mamy mimo wszystko bardzo mało życia. Dobrze, jeżeli są pojedynczo, to nie ma tragedii. Ale one najczęściej atakują w grupie i tu jest minus. Nie wiem, jak sobie radzę też z jaszczurami, bo nie próbowałam. Wiecie co, tego kąsacza bym chciała może najpierw, żeby się na mnie rzucił. Bo te kretoszczury będą mi przeszkadzać. Dobra, kąsacz nie jest taki zły. Pod warunkiem, że kryt mi wejdzie. Dobra, młody kretoszczur. Czy coś jeszcze tutaj żyje? Nie wydaje mi się, na szczęście. Kąsacz nie jest taki zły pod warunkiem, że jest jeden i pod warunkiem, że wejdą mi obrażenia krytyczne. Tylko pod tymi względami nie jest taki zły. Dobra, bo na expieniu sporo czasu schodzi, a myśmy mieli iść do Quentina. Z tym, że tutaj jeszcze powinny być wilki. Gorzej, że właśnie te wszystkie wilki się chyba zamieniły w kąsacze. I tu jest kłopot. Nie, no są te wilki dalej tu, ale podejrzewam, znaczy w kąsacze, w sensie w orkowe psy. O matko, jest jeden orkowy pies. Dobra, poradzimy sobie z orkowym psem. A gdzie mój kryt? No dawaj. Dobra, nie ma tragedii. Jesteśmy w stanie to wygrać w miarę dobrze. Jesteśmy koło Quentina, ale tak jak mówię, wilki mnie interesują. Cześć. One już nie są tak dużym zagrożeniem, jak były. No dobra. Tutaj są ślady krwi, które bardzo mi się nie podobają i sporo strzał. Wiecie, nie chciałam też tutaj przychodzić wcześniej, zważywszy na fakt, że właśnie wilki atakują w grupie. I to mogłoby się naprawdę źle skończyć. Czyli pójście na cieniostwora jest aktualnie zabójstwem totalnym. Dobra, chodźmy w stronę obozu Quentina, zapytać o Darriona i później ewentualnie tym czwartym obozem się zajmiemy. Tutaj też były wilki. Są. Orkowe psy. O kurwa mać. Ała, dlaczego? Gdzie ja się zapisałam znowu? 10:56... 57. Dobra, nie idziemy tam w takim razie. Myślałam, że to wilczki są. Widzę, że droga do Quentina jest nie za bardzo usłana różami. No właśnie, więc lepiej iść naokoło. Czy ja zebrałam z tego orkowego psa? Tak. Dobrze, to wejdziemy sobie tędy. Wytłukę ze ścierwojady i pójdę do Quentina. Od razu. Ojejku, dobra. To jest Curtis. Oczywiście. Hug. Quentin, cześć. Potrzebujecie pomocy? Faktycznie. Przyda nam się mięso armatnie na te wszystkie żyjące wyżej poczwary. Poza tym sprawiasz wrażenie bystrego gościa. Mam dla ciebie propozycję. Pomóż nam rozbić w górach obóz, a odwdzięczę ci się w przyszłości. Mam nadzieję, że to coś będzie tego warte. Zawsze możesz do nas dołączyć, jeśli sprzykrzy ci się stary obóz. Zresztą wdzięczność u mnie jest warta więcej niż myślisz. Niech będzie. Kiedy zaczynamy? Czekamy już tylko na posiłki. Nie pójdą wszyscy. W końcu ktoś musi pilnować tych wszystkich rupieci. Wyposaż się więc odpowiednio i w drogę. To będzie ciężka przeprawa. Pogadaj z Hugiem, kiedy już będziesz czuł się na siłach. Oczywiście gra mi pokaże, co mamy po drodze. Są jaszczurki. Tak. Ale nie pokaże mi chyba, co jest w środku. Nie, nie pokazało mi. Dobrze, tu jest bandzior. Hug, cześć. Na razie jeszcze nie idziemy. Curtis. Tak, to jest dłuższy bieg, to nie chcę na razie. I tu jest Darrion. Cześć. Hej ty! Pamiętam cię ze starego obozu. Musisz mi pomóc. Dlaczego cię porwali? Już bez gadania. Załatwiaj swoje sprawy z Quentinem z łaski swojej. Miej się na baczności. Dobra, no to Quentin. Uwolnij Darriona. Na razie mam ważniejsze rzeczy na głowie. Najpierw musimy oczyścić dolinę. Dobrze. Moi drodzy, w takim razie ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Słyszymy się w kolejnym, gdzie będziemy wykonywać zadanie pod tytułem Czwarty Obóz, które jest oczywiście zwięźle powiązane z zadaniem Darrion. Więc żeby go uwolnić, najprawdopodobniej musimy właśnie tę dolinę oczyścić. Więc tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Jeżeli film wam się podobał, możecie zostawić po sobie łapkę w górę, jakiś miły komentarz, a jeżeli chcecie wiedzieć więcej i podoba wam się to, co robię, to zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem. Lecę montować dla was ten odcinek. Do kolejnego. Trzymajcie się. Cześć.